Witamy Was serdecznie. Jest godzina, która jest piąta, tak? Tak, dokładnie piąta rano i... No co, wyjeżdżamy, słuchajcie, na kemping, jedziemy na Słowację. A co będzie tam, to Wam nagram. Dzisiaj będzie raczej taki odcinek z trasy. Co, kochani, się dzieje? Tylko policja to jest. Dobrze, okej, dobrze. Olivia! No, więc dzieciaki rozbudzone, póki co mam nadzieję, że mi po drodze zasną. Dzisiaj będzie właśnie, tak jak mówię, odcinek z trasy. A potem to, co będziemy tam działać, robić, to już na bieżąco będziemy nagrywać. Krótka przerwa. Naleśniki z dżemem. Najlepsze jedzenie w drodze. Posilimy się, potem chwilę pójdziemy na plac zabaw z dzieciakami odpocząć, żeby wyprostowały kości i jedziemy dalej. A jeszcze Wam nie mówiłam, jedziemy na kamping Mara. Tam mamy stamtąd gdzieś jakieś 2,5 km do Tatralandii. Także do następnego przystanku. Jeszcze Wam nie mówiłam, że jest to wyjazd, tak jak ja to mówię, babciowy. Jedziemy na kamping Mara na Słowację. Zamówiłam sobie kawę mrożoną. Byłam do tej pory przeciwnikiem takich kaw. Znaczy jakoś tak mi to smakowo nie pasowało. A dzisiaj się skusiłam na kawę mrożoną z malinami. Powiem Wam, że smakuje wybornie, całkiem. Także... polecam, jakby co. Boże, jestem dzisiaj taka wyfryzowana i niezrobiona. Wstałam o 4 rano, ale nie martwcie się, dojedziemy, damy radę. Czuję się dobrze, dzieciaki też biegają. O, właśnie się gonią. Gdzieś tutaj jest plac zabaw przy tej stacji paliw, więc trochę dam im odpocząć. No i za chwilę śmigamy dalej. Przekraczamy akurat granicę państwa, tak, wjeżdżamy na Słowację, proszę bardzo, bim bam, Kacper śpiewa, w końcu zadowolony, także mamy przed sobą jeszcze niecałą godzinę jazdy i będziemy na miejscu. Kochani, dojechaliśmy na kemping. Jesteśmy na miejscu. Nagrywam dopiero teraz, ponieważ dotarliśmy koło 12. Ja byłam tak zmęczona, że w zasadzie nie chciało już mi się nic nagrywać. Rozłożyliśmy namiot. Dzieciaki mi pomogły. Parasol. Rozpakowaliśmy się i poszliśmy nad jezioro. Co mogę powiedzieć? To był świetny wybór. W recepcji, jako że miałam rezerwację zrobioną online, załatwiliśmy wszystko w ciągu tak naprawdę, ja wiem, 2 minut. Naprawdę wpisałam tylko imiona i daty urodzenia dzieciaków, numer rejestracyjny samochodu i wjeżdżaliśmy na parking. Także za chwilę jeszcze Wam pokażę nasze obozowisko. Może jak znajdę jeszcze dzisiaj chwilę, to przejdę, jak to wygląda tutaj wieczorem. Kacper już śpi, Oliwia się szykuje do snu, także mam taką chwilę dla siebie, że mogę wyjść i troszeczkę ponagrywać. Mówiłam, że jeszcze będzie fragmencik z naszego obozowiska, nasz namiocik. Babciu, chodź tu! O, Oliwia woła, pewnie robak jest w namiocie. Dobra. Tak może być? Może być. Zabawki ułożone, robak zabity. No i szykujemy się. Stycze przygotowane. Przenoszę Kacpra, bo zasnął pod parasolem na kocu. Idziemy spać. Także dobrej nocy, kochani, do jutra. Jutro Wam pokażę, co robimy, jak wygląda kemping. W każdym razie postaram się co nieco nagrać. Tak? Słuchajcie. To jeszcze kilka słów. Siedzimy sobie z Oliwią przy herbatce z kurzymi kubeczkami, bo jakżeby inaczej. No i teraz to już na pewno życzymy Wam wszystkim dobrej nocy. Prawda, Oliwcia? Mhm. No,
No i do jutra. Trzymajcie się.